jesteśmy w Przemyślu na 27 pokojowych manewrach szwajkowskich. Dokładnie w tym roku. Tak, 27 manewry. Kto by to pomyślał kiedyś, że do tego czasu dojdziemy? Jest wspaniale, przyjechali goście z Czech, przyjechała cała Polska do Przemyśla w tym roku. Pokojowe manewry, ponieważ wiadomo, co się dzieje za wschodnią granicą. Mamy dość tych wojen, także mówimy cały czas, że politycy na front, a żołnierze do domu. Dlatego w tym roku są pokojowe. W tym roku są pokojowe. Nie brakuje też ekipy z Cieszyna. Oczywiście, no Cieszyn zawsze jest. My jeździmy do Cieszyna, byliśmy już kilka razy, może nawet kilkanaście razy, także mamy kontakty bezpośrednie, prawie że codzienne. Z Cieszyniem. To nas cieszy po prostu. I to cieszy. Co jest celem tych waszych spotkań, tych manewrów? Chodzi o co? O dobrą zabawę, znaczy, czy nie tylko? Generalnie jest tak, że przygody dobrego wojaka Szwejka, Jarosława Haszka, cały czwarty rozdział dzieje się w twierdzy Przemyśl. Możemy chodzić po mieście, tak samo jak Józef Szwejk, który został przyprowadzony, którego chciano powiesić, prawda? To jest po pierwsze. Po drugie mamy twierdzę. Wspaniałe miasto i okolice, więc połączyliśmy te wszystkie fakty i tam 26 lat temu powstało stowarzyszenie i do dzisiaj sobie działamy, mamy około 100 członków z całej Polski. Generalnie zajmujemy się, mamy siedzibę w bramie fortecznej Sanockiej Dolnej, czyli jest to zabytek z I wojny światowej, tam jest nasza siedziba, tam się generalnie spotykamy regularnie co czwartek i robimy sobie różne imprezy, generalnie oprowadzamy turystów po twierdzy Przemyśl, tak można by, i grupowych, i indywidualnych. Z tego można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, bo i turyści są zadowoleni, więc jest okej. No a same manewry, jak wyglądają, to 3 dni różnych atrakcji, czyli to też i zwiedzanie, i zabawa, i biesiada, i nominacje. Też, tak. Mamy jesienne i letnie. Letnie się odbywają zawsze w weekend 1, 2 lipcowy, każdy lipiec. Chodzi o to, no teraz już są 3-dniowe, ponieważ tak było, że zawsze wcześniej ktoś przyjeżdżał i po prostu zagospodarowujemy czas. I w piątek, i w sobotę staramy się pokazać i miasto, i zabytki, co nowego, gdzieś pojechać, coś zobaczyć, tak żeby ci goście, którzy przyjeżdżają z Polski i zagranicy, wiedzieli, że tu jest pięknie. W niedzielę to mamy też i forum szwajkowskie, bo są szwajkolodzy, którzy zajmują się Szwajkiem, i haszkolodzy, którzy zajmują się Haszkiem. Generalnie jest tak, że w niedzielę spotykamy się, mamy forum i obgadujemy sobie sprawy na przyszły rok. Co będziemy robić, gdzie chcemy pojechać, między innymi właśnie do Cieszyna, na wino z czeskiego Cieszyna pociągiem jeździmy, albo do Ołomuńca, Pragi. W tym roku jeszcze mamy zaliczyć właśnie to winobranie gdzieś tam w Walticach. W Walticach. Mamy pojechać do Lipnicy nad Sazawą w listopadzie, gdzie jest zawsze gęsina i tam chodzi o to, że jest no, po prostu pomnik i cmentarz, tam gdzie leży Jarosław Haszek, tam przyjeżdżamy, bo tam jego rodzina jest i tak dalej. Więc jeszcze w tym roku chcemy również w październiku pojechać do Pragi, bo jest taki 30 spacer Kudeli, przyjaciela Jarosława Haszka. Więc to się staramy po prostu tak zrobić, żeby w tym roku jeszcze to zaliczyć. Byliśmy już w Ołomuńcu w tym roku oczywiście, jesteśmy też zawsze w Arboretum, jesteśmy w kilku festynach, bierzemy udział, jeździmy do okolicznych miejscowości, pięknych Sanok, tam gdzie jest też figura Szwejka, taka jak w Przemyślu. Także tak sobie działamy, mamy takie różne ustalenia i albo w większej, albo mniejszej grupie sobie jeździmy. Jeździliśmy też często na wschód do figur Szwejka, które są i we Lwowie jest, i tutaj niedaleko w Olsztynie. Robiliśmy taki rajd do 5 figur Szwejka, czyli jechaliśmy do Lwowa, Olsztyna, Humennego, do Sanoka i do Przemyśla. No niestety ze względu na to wszystko, co się dzieje za wschodnią granicą, tego nie robimy już kilka lat. I tak sobie działamy, regularnie się spotykamy, w sensie, że też mamy w statucie walkę z głupotą, która nas niestety otacza wszędzie. I nadajecie tytuł wicepierdoły. Kto taki tytuł otrzymuje? Tak, tytuł czy ja już jestem wicepierdołą? No niestety jest pani pierwszy raz, więc pierwszy tytuł, jaki każdy dostanie za darmo, to jest tytuł wicepierdoły. Później mamy pierdoły, arcypierdoły, pieskie dziadyga i tak dalej, i tak dalej. Są też nominacje oczywiście oficerskie. Dzisiaj, czy wczoraj właściwie, nie, dzisiaj to było, mianowaliśmy kolega Józefa Modłę, prezesa Miłośników Szwejka z Kielc, generałem na przykład. Także tytuły są nadawane. Pierwszy jest, że tak powiem, za nic, w sensie za to, że ktoś przyjechał. Kolejne są już tam za coś, że coś trzeba zrobić. Nie? Coś, cokolwiek. Nie wiem, pomóc gdzieś tam, przy czymś tam. I tak sobie zdobywają, oprawiają to w ramki, wieszają na ścianę i to jest super.
Oprócz tego oczywiście dajemy jakieś certyfikaty różnym firmom, przyjaciołom za to, że coś robią dla twierdzy Przemyśl. Chodzi o to, że oczywiście twierdza została wysadzona, niemniej jednak w tej chwili trwają jakoś obudowa, chcemy ją na listę UNESCO wciągnąć, więc cały czas chcemy, żeby ta twierdza żyła i pokazywała, że każda twierdza w końcu upada i tak. Jak to jest być wnuczką pisarza Jarosława Haszka? No zupełnie nie wiem, co o tym powiedzieć. Wyrastałam z tym, no i jestem do tego przyzwyczajona. Pełno książek wszędzie było od Haszka i różne języki, chiński nawet. No różne naprawdę, bardzo dużo książek i tak jakoś poszło wszystko. Tata był jedynym synem Haszka, a mama była z Polski. Czyli tak naturalnie, po prostu. To było, z tym pani wyrosła. Tak. Ale jak ludzie reagują? Bo chociażby tutaj na manewrach szwajkowskich. A na manewrach to ja tu już jeżdżę jak do rodziny, bo wszystkich bardzo lubię. A mam nadzieję, że oni mnie też. Ale pierwszy raz to byłam na odsłonięciu pomnika jeszcze ze swoim bratem Ryszardem Haszkiem. No i od tej pory tu przyjeżdżam, chyba już byłam 9-10 razy i nie mogę bez tego żyć. Czyli tworzycie taką rodzinę, można powiedzieć, tak? Taką haszkową? Przyjaciół dobrego wojaka Szwajka? Na pewno. Na pewno. Na pewno. I pełno świetnych ludzi przez tego mojego dziadka poznałam. No właśnie, czy ta pamięć o dziadku jest wciąż żywa, rozumiem? Mnie się wydaje, że jest. I bardzo przez tego mojego dziadka się ludzie sprzyjaźnili. I teraz jest to takie, nie wiem jak po polsku powiedzieć, teraz powiązane? Mhm. Czy dobrze powiedziałam? Tak, taka jest współpraca, takie relacje. Ale właśnie, dobre. Że wszyscy są bardzo zadowoleni, że mogą być razem.